Ja tutaj prowadzę stoicki gameplay, a ona teraz będzie jedno co 5 sekund mówiła: Boże Leon, co my zrobimy? Experience. Dobra, Ashley, chodź tu. Dobra, widzę, że Ashley, musisz to przyjąć. Dawaj, idę, błagam cię, zrób to. Błagam cię, zrób to. O. Ej, alo. Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś, bo ja już nie... O. Nie, ona będzie przestała tak grę, kurwa. Leon, nie, masz siekierę w plecach. Jezu, ja muszę tego słuchać. No. No dobra, zobaczmy co w tym kościele. Na tace. Dzieci. Nagle wybiegną szczęśliwe dzieci. Jezu, wreszcie możemy uciec. Jezu, szybko do nim proboszcz wróci. O nie, już słyszę jego Maybacha. Podjechał, kurwa. Grahamka, gdzie jesteś? O. O. Czyli jeżeli kupiłeś ją wcześniej, bo z tego co pamiętam, to można było ją kupić tak od samego początku, to musiałeś craftować to, no, tą broń. Co kurwa kosztuje cię 6 ammo, a czy 6 powdera i jeden ten lepszy resource, kurwa, za który mogę mieć amunicję do snajpy też w sumie, więc ja wiem. Dobra, to teraz mogę kisić po prostu tą nową amunicję i później kupimy to, nie? Najwyżej. Będę napierdalał do nich. O. O, bolty też. What? Nagle znajdujesz kurde amunicję do innej broni. Dobra, i co tutaj chowacie? Mam wrażenie, że granat podsłuchuje. Jak? Co oni chowają za zakrystią? Wysoko mam mały kluczyk, nie wiem czy nie wrócić. To dawaj. No, bo to jest obok. Nic nas nie pospieszy. Nigdy nie wiesz w takich grach, czy nagle będzie cutscenka i oni powiedzą: o kurwa, wyjebało cię na drugi koniec mapy, już sam nie wrócisz. A mam drugą stronę, zbierasz i nagle będzie takie: no teraz tracisz cały swój gear. Kto tam tak tupie w tym kościele? O, żółty diament, no to gitarka. Już drugi chyba, no. A, drugi? A czekaj, zapiszę sobie, bo jesteśmy po walce z kurwa gigantem górskim. Dobra, pytanie, kiedy walka z Mumakilem? Musi się pojawić teraz już. A to było zajebiste, jakby wieśniacy jeździli na takim Mumakilu i rzucali się kierami. To było coś. No dobra, trzeba chyba jakąś zagadkę kurwa zrobić. Oh my god, dobrze. Lubię takie zagadki, gdzie na samym początku nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Czekaj. Kojarzę tą zagadkę z oryginału, ale pamiętam, że tam było to prostsze. Znaczy w sensie, nie, może nie, że było prostsze, ale że... Było mniej wyraźne, mniej elementów i dlatego było prostsze? Nie wiem, że wiedziałem co zrobić, a tutaj nie wiem jak byłem to ustawić. O, czekaj. Dobra. I teraz zielonej będzie gitarka. Dobra, kurwa. Ja pierdolę, nie widziałem tego na początku, nie? Że to musi się dopasować do tego, jakoś tak. Masz stwierdzoną jakąś ślepotę barw? Nie wiem, ja ogólnie jestem już kurwa w połowie ślepy. Bez okularów to już nic nie widzę, to już nawet w okularach kurwa prawie nie widzę. Ale wiesz co jest najlepsze? No? Najlepsze jest to, że zawsze, nie wiem, tam rodzice i tak dalej wszyscy mówili: nie siedź tyle przy komputerze, bo ci się będzie wzrok psuł i tak dalej, i tak dalej. I weź sobie porównaj nas, po prostu naszą dwójkę. My siedzieliśmy kurde przy kompie przez kurde 90% swojego życia. Przy ekranach i tak dalej, i tak dalej. Tobie wzrok kurde zaczął siadać dosyć wcześnie, z tego co pamiętam. No w szkole podstawowej, w czwartej klasie? A ja do tej pory idę do okulisty, oni mi badają wzrok i ja mam 0-0, 0-0 w obu oczach. Ja noszę tylko okulary ze względu na to, żeby mi się nie męczył wzrok przy ekranie. Bo to są te z filtrem niebieskiego światła. A masz, i koniec. A u ciebie w rodzinie na przykład? Jak to wygląda? Ojciec chujał poza wzrokiem. Operacja zaćmy. Jak tam w rodzinie? Ojciec chujowo. Nie, jedno i drugie, tylko że jedno ma plusy, a drugie ma minusy. A nie widziałem nigdy twojego ojca, żeby nosił okulary. Chociaż nie, czekaj. Ale twój ojciec nie widzi z bliska? On nosi do czytania. Nie, czekaj. No tak, bo nie widzi. Nie, sorry. No tak. Nie, ojciec powinien
On, ojciec powinien do Dali właśnie mieć okulary. Jak jedzie samochodem, to powinien mieć okulary. Tyle, że ich nie nosi. Co z tego, że jest, kurde, kierowcą zawodowym, no ale... Bo u mnie na przykład właśnie w rodzinie to mój ojciec nie widzi na daleko, mój jakiś tam wujek właśnie też nie widzi, jest krótkowzroczny, więc jakby mam kilka osób w rodzinie, więc nie, mi się wydaje, że to jest w dużej mierze właśnie jakiś DNA. Wiadomo, że jakieś siedzenie przy kompie też może mieć wpływ, no bo... Ale to, no to jest, chodzi o to, że po prostu patrzysz wzroku, się... No, mięśnia oka, tak. No tak, i też patrzysz się na coś, co jest blisko, a nasze oczy są przyzwyczajone, znaczy są zbudowane do tego, żeby patrzeć w oddal i tak dalej, więc Wodby. Teoretycznie powinno się, tak, patrzeć w odbyt. Dobra, łysy już, może podsumował. No nie, ale no to co mówisz, to prawda, no jednak. No, no. Ewolucyjnie chyba dalej nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby patrzeć w telefony. Motorola. No, Razer. Sigma Kamma Pi. Ashley. Grahamko. Jezu, jedźku! Myślałem, że przyjął świecznik na łapę. No tak. Powiedział, jestem Leo, a ona przerażenie w oczach. Każde moje spotkanie z kobietą. Gdzie wojo, trafiłem do złego zamku? To musi być tutaj. O. Jak to co, wieśniaki? Idą cię spalić. O Jezu, jakie piszczenie. Piszczenie. Baba Berserker. Ty, oni są jak taki rój, nie? Oni mają połączone mózgi. No. Zergowie. Jak wszystkie grzyby na świecie. Łączone jedną tkanką. Muszę znaleźć grzybozol w tej grze zdecydowanie, żeby ich spryskać. Masz spraya, musisz go upgrade'ować. Muszę upgrade'ować spraya do grzybozola i wtedy będzie łatwiej. Gdzie mi kurwa. Dobra. Z tym szprajem? O, nie zginąłem. Niesamowite. No. Toż to jest niemożliwe. A mogę teraz sobie zmienić rzeczy, czy co? A w ogóle mogę sprzedać tego skopa z ten starszego. A, mogłem. Dobra, to jest gówno. Dajcie mi rifle ammo lepsze i niech będzie. I rifle ammo lepsze. Dobra, chuj tam. Lego. Ciapta. Chata bogata. What do we do? Jak to napierdalamy z półobrotu? Father, trust me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. A no nie, Leon, co jej każesz zrobić? A dobra. Kurwa, przyszli. Ten jeden z maczetą, drugi z widłami, trzeci z pochodnią. Od razu bym kurde granat zrzucił. Z góry. Ja bym po prostu dywan podwinął, żeby się wyjebali. To to kurde misja stealth? No, nie wiem, ale mało klatek mam. O, to też jest frame dropy. No, może, dobra, są dwie opcje. Możemy zajebać wieśniaków, żeby zdobyć loot, albo możemy spierdolić górą. Aż nie wiem. Mi się wydaje, że oni to mogą i tak zostać. Nie wziąłeś Ashley, czegoś? Tam był tresiur. Ashley, idziemy tam na tarcie siura. Nie. Po trzy siura. Baby eagle, come on. Come on, baby eagle. Dobra, gdzie to jest? Czy on powiedział coś tam bigos w ogóle? No nie! Ashley, podstać mnie! Dobrze, jest żółty. Mogę w końcu mówić, co ona ma robić? Nie. Myślałem, że były komendy pod kontrolą, oszukali mnie. Banda złodziei decydentów. Co wy się tak modlicie? Kurwa, jakbyś nigdy w kościele nie był. O, smolostego! Zobaczył. A jakby ona dostała tą siekierą? To byłby game over? Ashley!
Porquerito bez queso. Puerto Rico. Spokój się, dziewczyno, Boże. Ja tutaj prowadzę stoicki gameplay, a ona teraz będzie jedno co 5 sekund mówiła: Boże, Leon, co my zrobimy? Dwóch wieśniaków na moich plecach. Ona w tym momencie ona w tym momencie zastępuje mnie. Giniesz. Co to jest, kurwa, bomba atomowa? Co tu się dzieje? Nie no, to jest sklepienie niebieskie. Sklepienie. Musisz to sklepać na dół. Mam zabić szczura dla questa? Nie ma questa już na szczura, ale okej. Ja bym w tym momencie wziął młotek i dłutko i tak dookoła tego działał, żeby to spadło i na łeb. Ashley, bierz dłutko, robimy to. Bierz dłutko w utko i jedziesz. Ty, czy ona tak nie świeć mi po oczach? Tak. Czekaj, naprawdę tak działa? Dobre! Ej, to mi się podoba akurat. No. Czegoś takiego nie widziałem chyba do tej pory. Idziemy. Ej, co mi pokazuje taką ikonkę, że ona tutaj jest, czy co? Tak. Ona tu sra. Dobra, Ashley, ja nie wiem, czym są drabiny. No way. It's okay, I've got you. Złapię cię. Jak spadnie. Jak zacznie spadać dupą, to będę miał bekę. Jak zacznie spadać dupą w dół zamiast nogami. Hey, trust me. Jak ona na niego kurwa skoczy? Kozakami na ryj. Ja nie wiem, czy bałbym się skakać. Nie, to jest właśnie to, czego się obawiałem. Zamiast próbować sama wylądować na nogach, to ona się rzuciła tak, że w razie czego sobie kurde złamie kręgosłup. No, idealnie. Złap mnie! Jak nie, to sobie połami kręgosłup. Nie, ona skoczyła tak, żeby nie było widać jej majtek. A. Roos, I've secured baby eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. Nie wiem, żyje. I'll dispatch a chopper ASAP. Chopa? To naprawdę Metal Gear Solid. No. Ashley, mamy extraction point. Jezu, co? Ta mapa jest kurde duża. Yes. Czekaj, czyli... Dobra, przez cmentarz do wiochy. Ale my jeszcze mamy tyle rzeczy, żeby odkryć. My tu będziemy mogli wrócić. Powiedz tak, jak ja bym grał sam, to pewnie bym wszystko kurde przebiegł po prostu i postarał sobie przypomnieć, gdzie można było wejść przy użyciu drugiej osoby. No tu jest gap in the wall, to pamiętam, że tu może. No. A tu było coś przy tym jeziorze, żeby podsadzić się? Kojarzę, że były dwa miejsca. Dobra, chuj, baby eagle, idziemy, no. Trudno. Stay close. Nie prościej by ci było kurde to podnieść z drugiej strony, zamiast tak łapać. No dobra, co ja tam wiem? Co ty wiesz, ty nie jesteś kurwa Rambo, ty. Jestem Bambo. Nie masz taki... O, dobra, nareszcie mogę jej mówić coś. Wydawaj. Możemy zmieniać formację. Czyli ona albo może być daleko, albo blisko, tak? Albo, nie to jest tyle? Albo może być luźna, albo ściśnięta, no. No dobra, no to widzę, że ona jest bardzo elastyczna w swoich taktykach. Mięśnie kegla wyćwiczone, dobrze. No dobrze, dobrze. Arriba eso! Dobra, niech się trzyma blisko, no będziemy mi spuszczać w pierdol. Wszystko przeładowane? Arriba, Wiesiu. Dobra, arriba! Noża nie naprawiłeś. O kurwa. Dobra, jeszcze mamy nóż do masła. Oni są tam w tym... Idziemy zbierać biedronki. Umrzemy! Boże, myślałem, że tam ktoś jest. Jest! Nasze ulubione. O! Co? Ktoś ją porwał już? Jeżeli jestem za daleko, oni spierdolą i będzie game over. Zabrał, czyli ktoś ją zabrał. Achievement!
talk about near death experience. Dobra, Ashley, chodź tu. Dobra, widzę, że Ashley, musisz to przyjąć. Dawaj, idę, błagam cię, zrób to. Błagam cię, zrób to. O. Ej, alo. Zostaw. Dobra. O. Widziałeś to? Arriva, wiesiu. Arriva, wiesiu. Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś, bo ja nie... O! Nie, ona mnie przestało tak grę, kurwa! Leon, nie, masz siekierę w plecach! Jezu, ja muszę tego słuchać. No. Ej, kurwa, ty, dwa zielone, patrz ile leczą. No. Sprawie jak z czerwonym. Jo. Dobra, Ashley, weź się uspokój. Yeah. O, oh, fuck. O nie. Dobra, przyjmij to. Nie masz ammo, nie masz ammo. A. Ała. Dobrze, czas zbierać pesetas. Ashley, you alright? Yeah, thanks. Ale wpierdol, żeśmy dostali. Jezu, to było... Zaszli nas od tyłu, no. Zaszli. No tak było, no. Ale nie, ona teraz naprawdę będzie przeżywać każdą siekierę w plecy, no, którą dostanę. Halo? Została po drugiej stronie. Ja się chowam. O! O, też płonie? Oj. No tak stęka. A on sobie tutaj po prostu siedzi, ma wyjebane, tak? To oni tak po prostu go mijają? Dobra, kupię to. Bez tefurka? O, quest? Zadanie! Dzikiego psa. Jeszcze podby dzikiego psa? Dzikiego psa, który chodzi po wiosce? Mało ich, kurde, zabiliśmy? Hey, can we take a break? Sorry, we need to keep moving. Serio. O. O. A widziałaś takie rzeczy? Od kiedy w tej wiosce pada deszcz, to mam mniej klatek. Mogę zmienić pogodę? Może jak ona stęka. Ja nie wierzę, czy oni sprawili, że ona jest bardziej denerwująca w remake'u niż w oryginale? Ona była denerwująca w oryginale? No. Hunnigan was right about the weather. Kurwa, widzisz to? O nie. Masz tylko 4 ammo do tego, nie? No wiem, ale... Człowiek świnia. O nie. Oho. Chyba nagra. Dobra, Pablo. Nie. Może jak to jest ciemno? No. Ja tam kurde prawie nic nie widzę. Ale przynajmniej dobre miejsce na shotguna. Ale fajnie, żeście się ustawili, nie no. Powiem. Jezu! O! Spalicie mi chatę. Ups.
Jezu! A może oni mówią, jak oni są takimi religijnymi fanatykami, to może oni krzyczą Arriva Jesu. A może. Takie wiesz, na chwałę Jezusa spłoniemy. Może to się takie fajerwerki dzieją, że naprawdę mi klatki spadają, czekaj kurwa. No dobra, zobaczmy, może te ciała będą znikać, to nie będzie tak źle, czy coś, nie wiem. Nie no, kurwa, młyli przez ten deszcz. Kurczę, szkoda, że nie ma małego klucza, bo ja nie wiem, czy ja będę mógł tutaj wrócić. Nie? Come on. Okay. Okay. I need you to open it from the other side. On musi jej to mówić. Ty jak ta lampa lata na wietrze. No. Nie zła efektu. Bunga bunga. Tylko możesz dwa, nie? Więc możesz te mocniejsze też dać. Droższe chyba. Raczej rzadko się dostaje te żółte, więc mogę wolę chyba zachować. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Boże, krowo, uspokój się. No to tak, patrząc na to, co tu się dzieje, no to cóż. To zmierzamy okay, chyba do ekstrakcji. Ale zobacz, na przykład beczka się pojawiła. No. Ja mam szukać teraz beczek? Ale w tych beczkach dostajesz takie, wiesz, rzeczy codziennej potrzeby. Codziennej potrzeby, jak amunicja, no. Na przykład. Wiesz co? A czekaj, widać stąd kościół? To jest ten kościół? Widać stąd... Do którego oni szli wtedy, na samym początku? To oni szli tutaj, do tej kapliczki. Tutaj, czy tam, nie wiem, co to jest kościół, kościółek. Okej. No, aima nie ma za dobrego ten pistol, ale... O nie. Mierda! Ale ma damasz! Damaszek! Halo, sekrety, pieniądze. No, czemu ona teraz tak przeżywa? Wcześniej nie przeżywała, jak ją porwali i sama była? I chciała nas zajebać świecznikiem. No właśnie. Kandelabrem ja przez czoło. To by było śmieszne, jak ona by zajebała Lona świecznikiem i by koniec gry. A teraz narzeka, kurde, że się przeziębi. Kurwa, za często oni się zamieniają w to gówno. Kurwa, może jest jakieś ustawienie graficzne, żeby tak nie muliło przy tym celowaniu z snajpy, bo to jest trochę smutne. Dupshot. Jaki kurde strajk. No, ale idzie. No, Boże, jakie oni uniki czasami kurwa robią, ja nie mogę z tego. No, co? What? O Jezu! O Boże, jeżeli ktoś ją teraz zaatakuje, to jest game over? O kurwa. Mamy problem. Chod! No, to szybciej! Kurwa! Poczekaj chwilę, dobra? No. Ja? Ja mówiłem do tego. A! Temu ją uderzyłeś, ty! Z wyrolu! Mission failed. Co to miało być? Muszę na chwilę, kurde, oksów pozbyć, bo mnie cisną.
O mnie cisną. Cisną mnie. Dobra, może jednak Ashley niech się trzyma... Boże, jaka tekstura? No. Jaka tragiczna. Tak? O, teraz ładnie. Ale to... No, ale naprawdę, naprawdę trzeba blisko podejść, żeby ona się doczytała. Ale czemu tak mi się wolno tekstury doczytują? Specjalnie, kurde, biega pod celownik, nie? No dobra, niech ona się trzyma dalej, to może będzie lepiej, bo... Bo problem jest taki, że ktoś na mnie biegnie i ona tak szybko nie jest w stanie uciec. No, no nie... zobacz, co jest! O, fuck! Ej, nie, coś się dzieje, kurde, nie było tego wcześniej chyba, co? Właśnie szukam jeszcze informacji, wiesz? Non stop mam takie tekstury. To są dwa ustawienia, które teoretycznie za to odpowiadają. O kurwa. Ja to nie wiem, co tu się dzieje, kurde, ty walczysz z kimś, ja patrzę na ustawienia. Nie, to wcześniej tego nie zauważyłem, a to jest teraz taka pierwsza lokacja, gdzie po prostu odwracam się i non stop mi się doczytują te tekstury tych budynków na przed oczyma. Nie, bo teoretycznie jest po prostu view distance i detail distance, więc to tylko te dwa ustawienia. Co jest za to odpowiedzialne? Nie ma takiej opcji, która byłaby za to odpowiedzialna. No tak, no texture quality. No ale to nie, to też nie, bo to tylko jakość, a nie moment doczytywania tekstur. Jak mi się wydaje. No, tak. No ale faktycznie wygląda to strasznie. Nie wiem. Gdzie jest opcja send to storage, kurde, w tym momencie? Ani tego nie można. Co? Amunicji nie można wysyłać? Nie. Możesz tylko broń wysyłać w store. Za gówno? Dlaczego tak? No dobra, chuj no. A jest, tutaj jest lens distortion teraz. O, to bez tego chromatic aberration. Po prostu możesz to zostawić włączone, ale bez chromatic aberration. I to powinno pomóc teoretycznie na wszystko. Ej. No? Jo. Pomogło. Używaj jedno ustawienie. Nie, bo widzisz, ja mówię, że gra działa ociężale. W tym momencie mam 75 klatek. Wielu ludzi powie, kurwa, jak gdzieś spada poniżej 60, to nie ma problemu, nie? A ja mam tak, kurwa, ja chcę mi 200. Ale już nawet 144, no pytanie, ile masz monitor? Mój 240. A, no to okej. Okay. Musiałbyś sobie kupić kompa, kurde, za 20 koła. Te najnowsze gry się ciężko granie. Chcesz mieć dużo klatek. Ej, zobacz, jak przybliżam, to spada mi 70 klatek na 50. No, dlaczego spada 20 klatek, kiedy przybliżasz tym gównem? Ktoś napisał, że to dlatego, że dwa razy musi renderować cały obraz. O, po co? Co oni zrobili, kurwa, mistrzowie developmentu? Dobra, myślę, że możemy kontynuować, niestety... Nie widzę, że tak powiem, tego ustawienia na ten, ale... Ludzie piszą ogólnie, że ten scope to jest tragedia i że spadły klatki o jakieś 40 w momencie, kiedy łazi za nimi Ashley. A to przez nią pewnie mi klatki spadły, ty! To przez ciebie. Nie, ludzie pisali, że mieli takie stałe 120, 130, a od kiedy jest Ashley, to na przykład mają 90 takie stałe. No ja też w ogóle zacząłem myśleć o tym, żeby... Hitman!